Moi drodzy, jak sami widzicie, znajdujemy się w przepięknym chyba Koszalinie. Tak, tak, jesteśmy ZK Koszalin. Jesteśmy na warsztacie. Dzisiaj jedziecie ze mną, ponieważ jak zwykle wylosowałem ludzi z Discorda, kto ze mną pojedzie. I patrzcie, my sobie pojedziemy z Koszalina, tutaj ładnie do Łeby. Nie no, do Łeby nie jedziemy, bo tam się nie da dojechać. Ale jedziemy do Gdańska i tu jest lotnisko. I teraz, moi drodzy, w końcu, mam nadzieję, dojedziemy na lotnisko w Gdańsku i wjedziemy na tą płytę podłogową, tą płytę startową, gdzie tam te autobusy startują i tak dalej, te samolotowe, nie? Autobuty... Zaś mi kierownica nie działa, nie? Dobra, jest git, jest fajnie, już fajnie działa. I co wam chciałem powiedzieć, to wjedziemy sobie na tą płytę podłogową, gdzie tam startują te autobusowe samoloty. Oni mnie tu... Jeju, tu zaś się zaczęło, nie? No pa, jakie tu są... Ja mogę jechać? Weź mnie puść, to pa jak się ryje, nie? Weź mnie puść, jadę... A nie, ja i tak tamtyny muszę jechać, to sorry. Ale ja cię chyba zahaczę, nie? Zaczynam. Jakie tu są dziurska, ty! Ostatnio jeździliśmy sobie w Albek i jechaliśmy do Świnemünde, czyli do Świnoujścia. I muszę wam powiedzieć, że tam takich dziur nie było. Wiadomo, droga spękana jest, ale tyle ile tu jest w ogóle tych dziur i tych łatań i tego wszystkiego, to jest po prostu masakra. Ja nie wiem, oni chyba z tym przesadzili, nie? Tak samo z tymi pachołkami, no człowieku, przecież ja się tutaj w ogóle zmieścić nie. O, właśnie na to czekałem, aż ona zniknie, ta postać. Puść mnie, no przecież widzisz, że jadę. Jedzie jakiś tam z brodą człowiek, nie? To chyba, nie wiem, kto to był. Patrzcie, Gdańsk, Kołobrzeg, Centrum i na Poznań. My sobie ciśniemy najpierw. Po moich widzów sobie pojadę. Patrz. No ja spec... Patrz go. On w ogóle nie wiedział, gdzie on jest, nie? A, ja wiem, gdzie my jesteśmy. My tu już byliśmy przecież w tym dworcu kolejowi. Policja. Dobra, chyba nie zauważyli. Gdzie są moje obesrołki? Tu są. Halo! 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 Ja już prawie jestem, już prawie dojechałem, tylko jeszcze ręczny wrzucę, wsteczny zaczy się. Tu. Dobra, jestem. Teraz taki i jedziemy. Ja już jestem w ogóle na tym zielonym, także jest spoko, nie? Oni już tutaj ze mną są. Dobra, hamuj i wysiadamy. A kto dzisiaj ze mną jedzie? Wisienka! Siema, Wiśnia. Później jedzie ze mną V1. On nie jedzie ze mną, on jedzie do Paryża Portemailot. No to przykro mi, no to jak będziesz chciał pojechać do Gdańska, no to musisz użyć swoje tiko, dobra? Następnie mamy, patrzcie, Sebastian. Siema, Sebastian, ty dzisiaj nie prowadzisz. Później jedzie ze mną Zenix. Siema, Zenix, jadę z sobą, dobra? Później mamy Kirikiri. Siemanko. Później mamy Krejzora. Siemanko, jedziesz chyba ze mną. Później jest Ralzi. No oczywiście, że z tobą jadę. Później jedzie ze mną Baldi Morerose. No, fajnie. I nie będzie tyle ludzi, nie? Za mało ludzi dzisiaj jest. Ale jedzie jeszcze ze mną Olilkia? Olilkia? Nie jedziesz ze mną. Jedzie ze mną Zozol i moi drodzy... Wiecie, kto się jeszcze spóźnił? Miał ze mną pojechać tak. Wafel, Gaster i Altoreto. Ale oni się spóźnili teraz, no zobaczcie, oni gdzieś tam w Koszalinie jeszcze w Fortnite'a grają na bank. Bo nowy sezon jest i oni tam rzucają piorunami, nie? Albo Midasa zdobywają. Bo złoty Midas to wiadomo, że też jest popularny, nie? No dobra, no zobaczymy, która jest godzina, ale ja wątpię, że będę czy na nich czekał, nie? Witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, brakuje nam trzech osób, Wafel, Gaster, Altoreto. Czy ktoś z nich zna? Oni nie mówią chyba po polsku, nie? Pani, niech pani lepiej nie oddycha tak głęboko, bo pani za chwileczkę kozy z nosa wylecą, ty, ta. Panie, czy pan widział Altoreto? Pan się uśmiecha, czy pan widział Wafla? Oni nie widzieli. No to jedziemy, no przykro mi. Ja wiem, że wy macie jeszcze 12 minut do autobusu, zanim ja odjadę, ale ja nie czekam, nie? Ja nie będę człowieku czekał 12 minut, bo ja już muszę jechać. Przecież masz... O, tędy, dobra, jestem, fajnie się odbiłem od ściany, drobna stuczka, jakbyś inaczej. Ja myślałem, że tutaj auta jakoś bokiem stoją, ty, a oni tutaj sobie tak stoją. I moi drodzy, jak sami widzicie, mamy znaki, mamy tak, Gdańsk, to tam właśnie jedziemy. Do Kołobrzega ostatnio, ostatnio chcieliśmy pojechać. Niestety się nie udało. Tam była, był koniec mapy, ale... I dojechaliśmy, ale dojechaliśmy nad morze, tylko to Morze Bałtyckie nie było takie, jak my znamy. Że jest ładny piaseczek, plaża, jak we Władysławowie. Tak, pościelony, tak. Tak. Jak w Japonii, nie? Ścielą te. Pa, co miał za rejestrację taką czerwoną? Z tej, z Rudy Śląskiej. On z Halymby jedzie, pa. Czemu on ma taką... A bo on z Danii jedzie! Ja myślałem, że on jedzie ze Śląskiego Rudy!
z Halemby! Dziuchy z Halemby! Duź go. Policja. A? I co tam cię, tak jak w Japonii, nie? Ścielą te. Ten piasek ścielą. Czy tam miotą, nie? To tak samo jest we Władysławowie ładnie zrobione. Czy ja zrzuciłem bieg? Nie. To tak samo jest we Władysławowie zrobione. Tam jest tak pościelony, tak. Jakby, naprawdę, tam jak chodzisz, to aż przy mnie pochodzić sobie, nie? No i co ci chciałem powiedzieć, a ci nie skłamać, to jest to, że tutaj nie ma takiego morza, jak ma to miejsce w tym. No na bałdę już, no ten, nie? Tylko tu są hopie takie skały i od razu jest woda, jak we nie Francji, tylko w tym. Chorwacji. Francji. No prawie to samo. Francja! Chorwacja! Widzisz? A ten tu jedzie z Koszalina. Ten też tu jedzie z Koszalina. A my ciśniemy na Gdańsk, na airport. Szkoda, że nie dodali przystanku na airport. Też powinni dodać, nie? EOP! Pajęczno? Nie, EPJ to jest Pajęczno. A EOP? Co to jest? Opole? Nie, to nie jest Opole. To jest coś z łódzkiego. E. Ale co? To ja nie mam żadnego pojęcia. Daj znać koniecznie w komentarzu, co to jest EOP. Co on tak się kasznął? Co on się tam aż tak boi? Ja sobie tutaj na Fortnite'a patrzę. Ileż można jechać, ty się nie patrzeć. Ja sobie powinienem tutaj w prawym dolnym rogu zrobić takie okienko. Że sobie jeszcze będę coś oglądać, nie? Duź go! Jak wyleciał w kosmos, ty. Patrzcie tą ciężarówkę, ty! Ona wyleciała w kosmos! Ja nie mogę, co to teraz było? Mi się wydaje, że my już blisko jesteśmy. Że gdzieś tutaj samoloty są, już. Ale na razie... I leci samolot! Widzisz, zobacz, pa, jak się unosi, pa! I on leci? Pa, robi kółko? Widzisz, leci, robi kółko? I ląduje, bo mu się silniki wyłączyły. Aha, to dlatego tak jest. Ten samolot zaś tam startuje, patrz go. On normalnie tam leci, do góry, patrz, tu, robi kółko i znowu na płytę podłogową. On nie umie w ogóle wystartować, oni nie potrafią go naprawić w ogóle, ty. Patrzcie, Gdańsk, port lotniczy w prawo. Tu już w prawo? Chyba tak, nie no, jeżeli jest taki, no ale ja się wolę upewnić. Bo oni te znaki tutaj tak porobili, że to jest nienormalne. Dobra, Gdańsk, Wrzeszcz, prosto, a my tutaj na port lotniczy w prawo. Tu? Ja, tu, bo ja już się patrzyłem tutaj na tą nawigację. Dobra, bo ja nie mogę czasami ufać nawigacji, a czasami nie mogę ufać temu portu lotniczemu, który się tutaj znajduje. I znowu startuje samolot, zobaczcie. I on zaś zrobi kółko, chyba że już go naprawili. Pa, leci lewo, prawo, patrz. Ale fajnie, że dodali przynajmniej lotnisko, bo w Warszawie to nie ma lotniska. Jest lotnisko, ale nie latają samoloty, nie wiem w ogóle o co chodzi. Dobra, moi drodzy, i gdzie my musimy wjechać? Patrz, tu? Tam już ziewają. Oni tam już ziewają, nie? Dobra, dobrze, że te drzewa tu nie działają. Bo ja się muszę rozpędzić, ale ja mam nadzieję, że ja nie wylecę w kosmos, nie? Tutaj patrz, te kamienie, dobra, te kamienie są nietykalne. A my patrz, wjeżdżamy sobie tu. Patrz, tu, hop. Jest! Jestem na płycie podłogowej samolotów startowych. Oh my god! Dojechaliśmy, moi drodzy, do Gdańska, bo ostatnio tutaj wlecieliśmy, ale coś się zbugowało. Ja wolałem polecić wam, pojawić inne te samoloty, nie? No zobaczcie, w ogóle tutaj stoi Lufthansa. Bo Lufthansa najprawdopodobniej też jakoś, nie wiem, może sponsoruje tutaj Flixbusa, albo z nimi współpracują. Ale ja nie wiedziałem, że w Gdańsku macie takie rękawy. Takie rękawy są... Ja muszę to zobaczyć, bo ja nie wierzę, nie? Ja nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. Gdańsk lotnisko, ty pato. Port lotniczy Gdańsk imienia Lecha Wałęsy. Ja nie wiedziałem, że tam jest takie fajne lotnisko. Obrazy, pokaż mi te obrazy, nie? Ej, ładny tam... Macie rękawy? Ej, oni mają rękawy? Foto Air, ty rzeczywiście. Wy tam normalnie macie rękawy. To nawet w Katowicach nie jest takie ty lotnisko jak tam. Ja myślałem, że w Katowice, Pyrzowice to jest coś. Ty, a patrz co tu się dzieje, bo w Katowicach, Pyrzowicach dalej jeżdżą tymi, nie? Autobusami podjeżdżają z tymi składkami. A tu no zobacz jak tu wygląda, ty Wizz Air ładnie stoi. Rękawy są. Ty no lotnisko jak ta lala. No i my właśnie się tutaj poruszamy, tutaj sobie będziemy jeździć i ten samolot sobie gdzieś tutaj lata cały czas. Stoi kolejna Lufthansa. Ten akurat rękawa nie ma, ale możliwe, że po prostu tutaj terminala nie ma, wiecie? Ale my sobie podjedziemy tu. O, i startuje, ja muszę zobaczyć o co chodzi z tym samolotem. Pa, on leci do góry? On startuje? Ja w ogóle muszę zobaczyć co to jest za samolot, może to jest samolot lot? Tak jak oni mówią, że tutaj są samolot lot, nie? No jak mamy Sinbad, no to powinien być lot.
Patrz, i znowu ląduje, ty, bo on znowu tutaj ma zepsuty silnik. I on ląduje, nie? Pa. I wylądował, pa. I on jedzie. Co tam jest napisane na tym samolocie? Ja sobie tutaj stanę i zobaczę, co tu jest napisane, nie? Patrz, patrz go. Patrz go. Leci, leci. Ale ja nie widzę, co tam jest napisane. Ja wiem, gdzie zobaczę, gdzie, co jest napisane. Jak ja sobie tutaj na prawo stanę i on będzie pomalutku lądował, bo on się tutaj za szybko przemieszcza. Dobra, samolot ląduje! I co on tutaj... Ja nie wiem, co... Chyba Shell Airlines tam jest napisane. No ale w każdym razie to jest taka animacja, że on tam jedzie, pa. Cyk, skręca i on zaś tu będzie chciał lądować, nie? Ale ja dalej nie wiem, co tam jest napisane. Airlines, coś tam chyba Shell Airlines, tak mi się wydaje. No dobra, czy ten samolot weźmie, pa, on weźmie ich, nie? On teraz tu wylądował? O jesz, nie trafiłem, nie? On gdzieś tu lata. Dobra, i teraz tutaj mnie chyba gdzieś powinien uderzyć, zobaczcie. Ja sobie tu stanę. Ręczny i szybko, wstawaj, szybko, szybko, szybko. Szybko, bo on ląduje! Tu zaraz będzie wybuch. Ja nie wiem, gdzie on jest, nie? Ja go nie widzę, dobra, leci, patrz go. Leci, 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 leci i... I nic się nie stało. To co, jedziemy na hel?